Cześć kochani, witam Was dzisiaj na przeglądzie nowości w Kiku. Jest ich naprawdę sporo. Świetne sweterki, słuchajcie, które muszę Wam pokazać. Jakieś tam sukieneczki, tuniki, bluzki. Także zostańcie do końca. Zostawcie też subskrypcję oraz łapkę w górę. Będzie mi na bardzo, bardzo miło. W pierwszej kolejności za 70 zł kupicie takie tuniki barankowe. Dość długie, fajne, słuchajcie, na tą jesienną aurę, bo są takie cieplutkie. Kolejne są bluzy za 45 zł, takie sportowe, czerwone. Tutaj jest taka granatowa jeszcze, ale słuchajcie, pokażę Wam też śliczne koszule. Jak zobaczycie te koszule, to dosłownie się w nich zakochacie po prostu. 75 zł, naprawdę są przeurocze. Kolejne, jeśli chodzi o tuniki czy takie długie sweterki, to tutaj w Kiku dostępne są na przykład takie długie z kieszeniami z przodu. Naprawdę one się fajnie prezentują i kosztują 70 zł. Te są na przykład bluzy z kapy, do innych nowości przejdziemy dosłownie za chwilkę. Taką bluzę kupicie za 7 dyszek. Dobra, to może lecimy dalej. Słuchajcie, bardzo mi się podobają te spodnie w panterkę. One są takie rozszerzane na dole, więc są takie oldschoolowe trochę. Ale ciekawie wyglądają. Na pewno są wygodne, bo ten materiał jest taki prążkowany, cienki, rozciągliwy. 45 zł. Słuchajcie, u mnie aura naprawdę jesienna, za oknem trochę chłodno, pchata trochę deszcz, także tak wiecie, średnio przyjemnie. Już powiem Wam szczerze, że wracałam wczoraj wieczorkiem do domu tak po 20 i żałowałam naprawdę, że nie założyłam zimowej kurtki, było naprawdę zimno. No i to już po prostu ten okres 60 zł, że tej zimowej kurteczki trzeba już poszukać. Są właśnie te koszule, o których wspominałam wcześniej. Zobaczcie, są brązowe, są w innych też odcieniach i kolorach. Ogólnie rozmiary są duże, zaraz Wam tutaj wszystko pokażę. Koszula kosztuje 60 zł. Tutaj z tyłu są na przykład niebieskie paseczki. Też Wam powiem, że te niebieskie paseczki są bardziej takie eleganckie. Kolejne są bluzy takie różowe, koszule przepraszam, taką różową kratę, też naprawdę są ładne i tu mam, miałabym dylemat, którą koszulę wybrać, 60 zł. Świąteczne kapcie. Dajcie znać w ogóle na kolekcję świąteczną, z jakiego sklepu czekacie najbardziej. Te świąteczne kapciochy kosztują 15 zł. Tutaj macie barankowe, takie czarne, czerwone. Jest naprawdę już dość spory wybór. W Kiku też pojawiła się już spora kolekcja tych wszystkich świątecznych sweterków, które pokażę Wam na końcu. Znowu są bluzy, tym razem takie, zobaczcie, sportowe, za 70 zł. No i tutaj znowu też taka długa właśnie tunika dresowa w formie bluzy. Przybliżę Wam tutaj cenówkę. 45 zł, ale mi się to huśta. Fajne tutaj są na przykład też sportowe spodnie, są w kolorze miętowym, powiem Wam, że naprawdę przyjemny ten materiał, idealnie taki sportowy, więc wygodne będą gdzieś tam na jakieś treningi, 30 zł, nie wiem co uprawiacie, czy to jakaś joga, czy jakiś inny fitness.
Kolejną nowością są na przykład fioletowe bawełniane koszule. Czekajcie, jak mi się uda tutaj wyciągnąć, bo czasami w Kiku wyciągnięcie czegokolwiek graniczy po prostu z cudem, żeby nie złamać wieszaka, 30 zł, to trzeba robić to naprawdę delikatnie. Jeśli chodzi o piżamki, to tutaj są na przykład też jest w ogóle bardzo duży wybór tych wszystkich takich polarkowych piżamek. Tutaj jest na przykład taka z gwiazdkami, serduszkami. Ja, jak mi się za chwilę uda, to naprawdę obiecuję Wam, że wyciągnę. To jest właśnie ta z serduszkiem, to jest na przykład rozmiar 3XL. Taką bluzę kupicie za 70 zł. Okej, lecimy dalej. Z takim misiem, zobaczcie, jeszcze długie. To są takie bluzy, bo tutaj nie ma w komplecie spodni. To jest sama taka długa jakby koszula. 60 zł. No i tutaj takie szare, zobaczcie, też narzutki, bardzo wygodne zresztą, nie gryzące, 75 zł. Z fajnych takich z fajnej bielizny chciałam Wam pokazać na przykład tą, tutaj kosztuje 30 zł, piękne ma te złote paseczki. Tutaj są jeszcze też piżamy, zobaczcie, z Grincha, zielone, taka tutaj koszula, bluza właściwie kosztuje 30 zł. No może polecimy dalej, wrócimy potem jeszcze na te świąteczne sweterki. Pokażę Wam tutaj taką nową porcelanę, część jest na przecenie, część jest nowa. Tutaj zobaczcie, nowe zestawy takich dużych sztućców i one kosztują 45 zł. Takie małe kubeczki d'espresso za 7. Tutaj są też talerzyki, zaraz Wam pokażę. Za 7 zł na przykład. Tutaj są takie duże za 19. Taką półmiskę kupicie na przykład za 12 zł, w ogóle mają bardzo ciekawe kształty. W kolekcji świątecznej tutaj zobaczcie, są takie formy. Taka forma na przykład kosztuje 10 zł i to jest w ogóle bardzo duży wybór, jeśli chodzi o wzory. Zobaczcie, różne ciasteczka. One są po 8 zł, nie po 10, przepraszam, to przybliżyłam za bardzo. Taki zegar, zobaczcie, na przykład bałwankowy z odliczaniem do świąt. Tutaj są bardzo fajne domki i one są w różnych wielkościach. Och, tego nie bierzcie ze mnie przykładu, nie róbcie tego w domu. Odpadł mi dach, który jeszcze w ogóle chyba nie z tej strony przyczepiłam. Domek kosztuje 12 zł, już daszek poprawiłam. Zobaczcie, tutaj są też inne kolory, różne wielkości. Dostępne są też nowe kubeczki świąteczne. Taki kubeczek kosztuje 20 zł, czy na przykład poszewki na poduszki, też zresztą powiem Wam szczerze, że piękne są. Są czerwone, są zielone, jest ogólnie tutaj duży wybór, 15 zł.
Za 15 zł też kupicie takie torby, czy na przykład taki imitujący dywan sztuczny śnieg. Kolejnych nowości pojawiły się też świąteczne sweterki, to już Wam pokazywałam niektóre na poprzednim przeglądzie, są po 75 zł te zielone. Tutaj zobaczcie, jest taki czarny z panem ciostkiem, ile ten kosztuje? Też 75. Tutaj mamy takie sweterki cieniutkie, zobaczcie, na przykład z różnymi guziczkami i te sweterki kupicie za 6 dyszek. Te są też ładne i przede wszystkim wydają się naprawdę bardzo wygodne. Zaraz przejdziemy jeszcze do tej kolekcji świątecznej. 70 zł. Zobaczcie, jak to z myszki mini, bo jak Wam mówiłam na poprzednim przeglądzie, 70 zł, większość właśnie tych świątecznych wszystkich rzeczy idzie właśnie w tą kolekcję. Myślę, że wszystkie te święta są z myszką mini właśnie. Czerwony sweterek, coś nam w końcu wpadło z jakimś fajnym, zobaczcie, reniferkiem, bardzo przyjemny w dotyku, taki nie za gruby, nie za cienki, więc naprawdę wydaje się całkiem przyjemny. $75. No i tutaj mamy jeszcze taki szary sweterek i pomału będziemy się już zbliżać do końca. Także mam nadzieję, że ten przegląd Wam się przede wszystkim spodobał. Koniecznie też zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i oczywiście widzimy się jeszcze na przeglądzie w CCC, bo tam mam do pokazania naprawdę same perełki. Pozdrawiam, hej!